Moi drodzy, dzień dobry. Witam Was na trzecich warsztatach dotyczących wystawy stałej w Muzeum Współczesnym Wrocław. Ja się nazywam Agata Iżykowska-Uszczyk i tak jak na ostatnich dwóch zajęciach zajmowaliśmy się wystawą stałą Archiwum Jerzego Ludwińskiego i zajmowaliśmy się koncepcją Jerzego Ludwińskiego, tak dzisiaj będziemy zajmować się drugim bardzo ważnym artystą, który znajduje się na wystawie stałej w Muzeum Współczesnym już od wielu, wielu lat i którego pracę pewnie bardzo dobrze kojarzycie. Czyli dzisiaj zajmiemy się twórczością Stanisława Drużdża, artysty, który był związanego z Wrocławiem, który tworzył tu we Wrocławiu i którego właśnie bardzo dużo dzieł znajduje się w muzeum, które możecie sobie śmiało oglądać. I moi drodzy, dzisiejsze zajęcia też będą bardzo nietypowe, ponieważ będą trochę połączone z kolejnymi, ostatnimi zajęciami z tego cyklu. Ta część warsztatowa będzie ze sobą bardzo, bardzo powiązana, dlatego zachęcam Was do zarezerwowania czasu, żeby wziąć udział w kolejnych zajęciach, ale o tym troszeczkę już więcej w części warsztatowej. Moi drodzy, dla tych z Was, którzy nie byli, nie kojarzą może tej przestrzeni i tych prac Stanisława Drużdża, zajrzymy sobie na stronę Muzeum Współczesnego i tutaj zobaczcie, mamy właśnie wystawa stała Stanisław Drużdż, poezja konkretna. Wystawa ta otworzyła się w grudniu 2019 roku i będzie trwała do końca 2021. Natomiast jeszcze wcześniej, przed tą odsłoną wystawy, była wystawa też stała prezentująca pracę Stanisława Drużdża, do której za chwileczkę się odniosę. Natomiast, moi drodzy, czym są w ogóle te tytuły, ta poezja konkretna? Co to w ogóle jest za dziwne określenie? Może część z Was brała udział w warsztatach dotyczących wystawy czasowej poezji i performance, gdzie trochę Wam więcej opowiadałam o tym, jak artyści, m.in. Ewa Partą, wykorzystuje litery, wykorzystuje słowo i jak tworzy poezję aktywną. Tutaj poezja konkretna jest właśnie, ma bardzo konkretne zasady. I jak Ewa Partum, być może pamiętacie, rozsypywała litery w przestrzeni publicznej, tak Stanisław Drużdż czy artyści tworzący poezję konkretną skupiają się na formie i treści. Czyli bardzo ważne jest to, że treść, czyli dane słowo, determinuje, wpływa na to, jaka będzie forma. Tak samo forma wpływa na treść danego dzieła sztuki. Czyli to są artyści, którzy korzystają ze słowa, bardzo mocno zwracają uwagę na formę, bardzo mocno zwracają uwagę na treść. I wśród tych artystów każdy z nich wypracował sobie odmienne określenie swojej konkretnej, charakterystycznej dla niego twórczości. I Stanisław Drużdż jest związany z takim pojęciem jak właśnie pojęciokształt, tak? Czyli mamy połączenie, zobaczcie, dwóch słów, pojęcia i kształtu, czyli to, co troszeczkę Wam teraz wytłumaczyłam, czyli to, jak forma wpływa na treść, czyli jak pojęcie wpływa na kształt i jak kształt wpływa na pojęcie, tak? Czyli mamy pojęciu kształty Stanisława Drużdża. Wspominałam, że była wcześniejsza odsłona wystawy stałej dotyczącej twórczości tego poety. Ona wyglądała tak. Możecie ją sobie przejrzeć w dokumentacji archiwalnej, którą znajdziecie na stronie. I tutaj zobaczcie, mamy bardzo dużo wariantów klepsydry, którą może właśnie kojarzycie z fasady, czyli z wejścia z budynku Muzeum Współczesnego Wrocław, kiedy jedziecie tramwajem, czy przychodziliście na warsztaty, czy przychodzicie zwiedzić muzeum. Zachęcam Was, żebyście sobie zobaczyli, jakie tutaj były prezentowane formy tej klepsydry, też jak bardzo dużo było tych różnych wariantów. I jeszcze tutaj zobaczcie, żeby Wam lepiej wyjaśnić, czym jest pojęciokształt, czyli mamy coś wycięte. W czarnej kartce zostały wycięte litery i to wycięte zostało przyklejone niżej. Tak? Bardzo prosta rzecz. Zobaczcie, coś po prostu jest wycięte i jest ta treść, która wpływa na formę. Czyli jeżeli mamy treść wycięte, to coś wycinamy. I też bardzo takim łatwym do zrozumienia idei pojęciokształtu jest praca przez. Zobaczcie, mamy coś przez, tak? Przez coś przechodzi przez białą ścianę. Mamy litery przechodzące, więc bardzo istotne jest w poezji konkretnej to, żebyśmy mieli jakiś pomysł, jakąś nietypowe wykorzystanie czy to słów, czy to zaimków, różnych części mowy języka polskiego. Moi drodzy, natomiast jeżeli jeszcze nie byliście na
obecnej odsłonie i tego, jak wygląda teraz wystawa, stała ta część wystawy poświęcona artyście Stanisławowi Drużdżowi. No zobaczcie, kiedy wchodzicie, to jest małe pomieszczenie, znajdziecie całą informację, biografię i najważniejsze informacje dotyczące różnych etapów jego twórczości. Znajdziecie zaraz obok pracę, która dzisiaj będzie dla nas pracą inspirującą do warsztatów, czyli pracę między stworzoną w 1977 roku w Warszawie dla konkretnej przestrzeni Galerii Foksal. Dzisiaj tu między możecie oglądać w Mocaku w Krakowie. To jest taka przestrzeń. Tutaj widzicie, że na sześciu ścianach został na sześciu ścianach jest zapisane słowo, tutaj mamy pięć, jest zapisanych słowo między w różnych układach, w różnych konfiguracjach. Te litery są do góry nogami, poodwracane. Natomiast w rzeczywistości to jest biały, duży pokój, do którego wchodzimy i jesteśmy otoczeni przez słowo między, tak? Jesteśmy między słowem między, jesteśmy w nie wręcz włożeni, tak? I to jest bardzo właśnie ciekawe, że poezja konkretna może też nas otaczać, w jaki sposób ona wpływa na odbiorcę, na nas. Więc praca między będzie dzisiaj dla nas tym głównym punktem odniesienia. Natomiast na kolejnych warsztatach, tak jak już Wam wspominałam, będą to warsztaty powiązane z dzisiejszym spotkaniem. Będziemy zajmować się drugą pracą, która jest złożona z żyłek, znajdujących się zaraz obok, która jest pewnego rodzaju odniesieniem właśnie do pracy między, która powstała, tak jak już Wam mówiłam, w 1977 roku. Praca zrobiona z żyłek powstała 25 lat później, ale o tym, jaki jest z nią związek, jak to w ogóle zostało zrobione, opowiem Wam na następnych zajęciach, na następnym spotkaniu. Natomiast wracając do pracy między, to jest ta praca daje nam pewnego rodzaju pomysł, w jaki sposób zrobić nasz własny wielkoformatowy pojęciokształt. Jeżeli macie oczywiście ochotę i możliwość, możecie wybrać własne słowo, określenie, przyimek, zaimek, obojętnie na co, jakby co czujecie, że chcecie z jakim treścią pracować. Możecie wydrukować i nakleić, zakleić cały pokój. My natomiast będziemy dzisiaj to robić w formie minimalistycznej, czyli wyobrażamy sobie, że też tak jak Stanisław Druszcz, mamy na dyspozycji taką ogromną przestrzeń, taki ogromny pokój, który możemy zagospodarować, możemy ponaklejać właśnie nasze pojęcie w różnych konfiguracjach i będzie nam do tego potrzebne po prostu pudełko. Ale już przechodzimy w takim razie do części warsztatowej, dokładnie Wam wyjaśnię jeszcze na przykładzie, jak wygląda pojęciokształt i jak wygląda cała procedura dzisiaj warsztatowa. A zaczniemy sobie jeszcze od takiego podsumowania właśnie, czym ten pojęciokształt jest i żebyście widzieli też w takim procesie twórczym, w jaki sposób on powstaje. Czyli zobaczcie, zapiszę Wam słowo, którego treść wpłynie na formę, wpłynie na kształt, w jaki sposób mogę to zapisać to słowo. Zapisuję słowo koło. I jeżeli zapiszę je w taki sposób, to zobaczcie, że słowo koło wpływa na kształt, w jaki sposób to zapisałam. I tutaj po prostu powstaje mi okrąg. I praca koło jest pracą Stanisława Drużdża, którą możecie zobaczyć też we Wrocławiu, bardzo, bardzo blisko rynku. Takim kolejnym przykładem jest słowo krzyż, które też możemy zapisać w takiej formie, w jakiej po prostu krzyż jest, jaką formą krzyż po prostu jest. Zobaczcie, zapisane słowo w takiej formie sprawia, że widzimy od razu ten kształt. Kształt krzyża nam się tutaj pojawia. I dla tych z Was, którzy być może nie pamiętają, przypomnienie, właśnie co zostało zapisane, co jest napisane na fasadzie bunkra, czyli ta słynna klepsydra Stanisława Druszcza, było, jest, będzie. Czyli to było, jest, będzie. Ona układa się właśnie w kształt klepsydry, czyli coś, co było, 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 było,
Jest, będzie, będzie, będzie. Tak ono się, to jest jeden z wariantów klepsydry. Na fasadzie znajdziecie będzie, 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 jest, było, było, było. Zachęcam Was do poszukania też, zobaczenia, jakie inne warianty klepsydry Stanisław Dróżdż tworzył. Znajdziecie je właśnie na tej archiwalnej części wystawy, którą Wam pokazywałam na samym początku. Dzisiaj będą nam potrzebne kartki, klej, nożyczki i pudełko. Tak jak już Wam mówiłam, będziemy robić tą przestrzeń pojęciokształtu inspirowaną między w takiej minimalnej skali, czyli po prostu w pudełku. Ja sobie wybrałam do stworzenia mojej przestrzeni dwa zaimki, dwa przyimki. Po i za. I wybrałam je dlatego, żeby potencjalny widz, który przyjdzie, który by wszedł w taką przestrzeń, znajdował się na przykład po albo za słowem, albo za tym przyimkiem. A jeżeli też popatrzy, no to one się ułożą w jedno słowo, w pewną pozę, tak? Poza, jako układ, albo że coś jest poza czymś, tak? Czyli różne warianty nam się tutaj nagle, różne wariacje nam się tutaj pojawiają, w zależności od tego, jak będziemy kierować nasz wzrok na tę konkretną przestrzeń. I to jest też bardzo, bardzo ważne, zwracam Wam na to uwagę, żebyście w trakcie procesu tworzenia tego swojego, tej swojej przestrzeni pojęciokształtu, zwracali uwagę na rozkład. W jaki sposób byście chcieli, gdzie by było wejście? Gdzie ktoś miałby spojrzeć po raz pierwszy, czy miałby na przykład spojrzeć na większe po albo za, albo żeby one były bliżej i układały się w słowo w pozę, tak? Ktoś, więc pomyślcie po prostu o tym, w jaki sposób chcecie to zaprojektować. Jaka jest ścieżka patrzenia odbiorcy w takiej przestrzeni, w której on się znajduje. To jest bardzo ważne, ponieważ Stanisław Dróżdż, no, dla niektórych zdawałoby się, że rozsypał to tak przypadkowo, że przypadkowo to zrobił, rozsypał litery tak jak Ewa Partum. Nie. Tutaj był bardzo dobrze przemyślany system, w którym on zapisywał i układał poszczególne litery ze słowa między. Więc pomyślcie też, w jaki sposób byłby ten system u Was, jak on by u Was funkcjonował. Moje wejście byłoby tutaj w tej wąskiej części, czyli to byłby taki bardzo, bardzo długi pokój, do którego ktoś by wchodził i zostałby właśnie otoczony przez bardzo dużo małych przyimków, tak? Po, za i byłby po nim, po nich albo za nimi, właśnie w zależności od tego, gdzie by stał, o czym już Wam też wspominałam. Ja na razie zrobię Wam taką pokazową pokazową przestrzeń. Możecie ją wypełnić jeszcze bardziej gęsto niż ja. Zobaczcie, poza. Ja mam wyklejoną, tak wyglądała u mnie podłoga w tej przestrzeni. Możecie, tak jak mówię, też nie wyklejać tego, nie zapisywać wcześniej na kartce, nie wycinać i naklejać. Możecie po prostu najpierw ołówkiem zrobić projekt wewnątrz pudełka, w którym robicie pojęciokształt i dopiero potem czarnym mazakiem to poprawić, tak? Żeby ta przestrzeń była bardziej przypominała tą przestrzeń, taką tak jak wygląda ta przestrzeń w pracy między Stanisława Dróżdża, bo to jest bardzo ważne, że on tworzył swoje prace czarno-białe, tak? Czyste, sterylne były te prace, bardzo, bardzo czytelne, tak? Bardzo jasne komunikaty były zapisywane w jego pracach, więc to jest też bardzo ważne. Nie róbcie liter ozdobnych, różnokolorowych, tak? Spróbujmy zrobić tak jak Stanisław Dróżdż i zobaczmy wtedy, w jaki sposób będziemy odbierać tą stworzoną przez nas przestrzeń. Co prawda, tak jak już mówiłam, jest to miniaturowa przestrzeń. Jak ktoś z Was ma na tym ochoty i ma taką przestrzeń, możecie
spróbować trochę poszaleć i popowieszać na przykład kartki właśnie z wybranym przez Was słowem. Tak wygląda ta przestrzeń u mnie. Jest za, po, poza, pozą, poza, różne wariacje w zależności, tak jak mówiłam, od tego, gdzie stoimy. I bardzo ważne jest to, że ta praca przyda nam się do kolejnych warsztatów. Zapamiętajcie proszę to też, w jaki sposób przyklejaliście, jaki był Wasz pomysł na to, na taką aranżację przestrzeni. Na kolejnych warsztatach też będziemy rozmawiać sobie o Stanisławie Dróżdżu, tylko już o tej pracy, którą już dzisiaj widzieliście, czyli o żyłkach. Na dzisiaj to wszystko. Życzę Wam udanej zabawy. Podzielcie się z nami pracą, którą stworzyliście. Jestem bardzo ciekawa, jakie słowa, jakie wyrazy, jakie terminy, co wybraliście do swojej własnej przestrzeni do tworzenia pojęcia kształtu. Do usłyszenia kolejnym razem.